Dzień dobry, wieczór Państwu, Kaz Records, zapraszam na wiadomości. W GTA Online pojawił się nowy, długo wyczekiwany wóz opancerzony spod skrzydeł Heavy, model Nightshark. Imponuje on wysokim przyspieszeniem oraz przyczepnością rodem z samochodów supersportowych, a gdyby ktoś jednak próbował nas wyprzedzić, jest możliwość poczęstowania go salwą ołowiu z karabinów maszynowych umiejscowionych na przedzie wozu. Możemy wprowadzać w nim wiele modyfikacji zarówno w naszym MCO, jak i zwykłym warsztacie, dzięki czemu młodszy brat insurgenta stanie się zdecydowanie bardziej charakterny. Jeśli podobał Wam się masowy skok do punktu, to właśnie pojawił się nowy tryb adwersarza, w którym w rozgrywce turowej musimy ponownie zebrać jak najwięcej punktów, lądując na odpowiednim polu. Oczywiście, do 14 sierpnia nasze starania zostaną podwójnie wynagrodzone. 25% zniżki czeka na Warstock Cash & Carry na zakup całego mobilnego centrum operacji, w których skład oczywiście wchodzą naczepa, ciągnik, moduły oraz wystrój wnętrza. A to nie wszystko. Po wyposażeniu naszego mobilnego centrum w rusznikarnię możemy odebrać 25% rabat na zakup magazynków ze specyficzną amunicją. Promocja trwa do 14 sierpnia, więc jeżeli jeszcze nie posiadacie którejś z tych rzeczy, to jest to dobry moment, aby je zakupić. Dla tych, którzy na spacerach się nudzą, a ich życie toczy się w zawrotnym tempie, Legendary Motorsport przygotowało 25% obniżkę ceny na Dewabuchi Wagnera. Bardzo wysoki VMAX i nieprawdopodobna przyczepność zachęca do zakupu tego modelu. Jeśli szykujecie się na turniej X-Race, będzie to najlepszy wóz na torowe zmagania. Promocja kończy się 14 sierpnia. Przypadek? Ponownie prezesi otrzymali tajemnicze dotacje i wypłacają podwójne wynagrodzenia dla swoich ochroniarzy w ramach współpracy. Czemu nie zgarniać dwa razy tyle za samo przebywanie z VIP-em? Nic tylko brać. Dotacja trwa do 14 sierpnia. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam na kolejne wydanie i do usłyszenia już niebawem.